Drodzy, chcemy siebie zachęcać przez Boże Słowo, chcemy siebie przez Boże Słowo wzywać, bo słowo zachęta oznacza też, że to jest wezwanie, wzywanie. I chciałbym przypomnieć pewne rzeczy, które są niezwykle ważne. Wczoraj na tym pogrzebie, nie wiem, do 500 ludzi mogło być. Trudno mi to powiedzieć, ale wiem, że też był były burmistrz, tak pastor mówił, obecnie eurodeputowany. Nie wiemy, co kiedy się wydarzy i powinniśmy być gotowi w każdej okazji, w każdej chwili, aby dawać świadectwo, aby zwiastować, aby mówić, kim dla nas jest Jezus Chrystus. Z tego, co tutaj brat Bolesław nam czytał, ja myślę, że zło dochodzi już do szczytów, prawda? Żeby tak ustalać prawo, żeby można było burzyć, zakłócać nabożeństwa i nie ponosić z tego żadnych konsekwencji. Dlatego, że to wszystko pokazuje nam, że, drodzy, jesteśmy w ogromnej, ogromnej duchowej walce. Teraz jest piękne słońce, jak tak człowiek jedzie, to słońce świeci, jeszcze gdzieś tam szum wody, to człowiek by się tak chciał zupełnie zrelaksować i wyłączyć. I nie ma w tym nic złego, że odpoczywamy. Nie. Ale w tym wszystkim pamiętajcie, że my ciągle znajdujemy się na linii frontu. Że ciągle toczy się niewidzialna duchowa walka. I jak usłyszałem starszy zboru w Elimie, od jakiś czas temu, kilka lat temu, została mu powierzona i też tak miał na sercu, aby być odpowiedzialnym za modlitwy w zborze i zaczął prowadzić modlitwę, to on mówi, kiedy zadzwonił do mnie w sprawie pogrzebu, mówi, nie rozumiem tego zupełnie. Myśmy przez 81 dni od momentu, kiedy przyszła diagnoza, nowa diagnoza, przez 81 dni, codziennie, 7 razy w tygodniu, o 20 wieczorem. Oczywiście kto mógł, to było od 30 do 60 ludzi brało udział w modlitwach i bojowało. W zborze w Ustroniu grupka ludzi przychodziła o 5:30 rano, aby się modlić. Myśmy dołączali się w modlitwie na naszych nabożeństwach, to samo w Filadelfia czy inne zbory. Ale co chcę powiedzieć, rozgrywa się jakaś duchowa walka i nie powinniśmy, że tak powiem, być wyłączeni z tej odpowiedzialności za swoje duchowe życie i za życie Kościoła i za życie innych ludzi. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Mateusza takie słowa, od 24 wiersza do 28 będę czytał. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Kto bowiem pragnie swoją duszę ocalić, utraci ją. A kto utraci swoją duszę ze względu na mnie, ocali ją. Bo cóż za korzyść odniósł człowiek, który zdobył cały świat, jeśli utracił własną duszę? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę? Gdyż Syn Człowieczy przyjdzie w chwale swego Ojca ze swoimi aniołami, wtedy odpłaci każdemu według jego czynów. Zapewniam was, że stoją pośród was tacy, którzy zanim zaznają śmierci, na pewno zobaczą Syna Człowieczego przychodzącego ze swoim królestwem. Jest wielkie wyzwanie, czy też jest wielka decyzja, kiedy w odpowiedzi na dobrą nowinę, na ułaskawienie, które jest w Jezusie Chrystusie, na usprawiedliwienie, które jest w Jezusie Chrystusie, odpowiadamy Bogu tak. I kiedy pozwalamy Bogu i Chrystusowi zająć tron naszych serc, pierwsze miejsce w naszym życiu. To jest dobry początek. Dobry początek, który później potwierdzony, ta wiara żywa,
tej świadomości, że grzechy moje są, zostały mi przebaczone, potwierdzona jest w chrzcie wiary, gdzie mogę tego starego człowieka pogrzebać i wraz z Chrystusem być wzbudzony do nowego życia. Ale Jezus tutaj mówi jeszcze o czymś więcej, jeśli kto chce iść za mną. A więc podjął tą dobrą, właściwą decyzję. Jeśli kto chce iść za mną, a nie zaprze się samego siebie. A więc kiedy idę za Jezusem, będę zmagał i zmagam się z moim własnym ja, które będzie starało się wziąć górę w twoim i w moim życiu. Jezus mówi, jeśli się nie zaprę i jeśli nie wezmę krzyża, ja myślę, że to są dwie różne rzeczy. Zaparcie się swojego to jest jedno, a wziąć krzyż, swój krzyż, bo krzyż, który poniósł Jezus, jest krzyżem wybawienia, odkupienia i nikt z nas tutaj do tego dzieła nie może nic dodać. Ale mam wziąć swój krzyż, czyli być gotów cierpieć dla imienia Jezusa, znosić ból, cierpienie, prześladowanie dla imienia Jezusa. Jedno i drugie boli. Być uczniem Chrystusa to być świadomym tego, że zostałem odkupiony, ale też muszę współdziałać, muszę być gotowy, aby to moje ja nie wzięło góry. Muszę zapierać się siebie. I też muszę brać swój krzyż. Jezus tutaj mówi, cóż pomoże człowiekowi? Bo wiecie, choćby ten cały świat pozyskał, a poniósł szkodę na swojej duszy. I my używamy tego wersetu do niewierzących. I to jest właściwe. Co pomoże ci, człowieku? Możesz zdobyć wiele. Możesz zdobyć władzę i pieniądze. Ja mówię, w ilu domach jesteśmy w stanie mieszkać? Ile pokoi jesteśmy w stanie, że tak powiem, zużywać? Ile samochodów? Mogę mieć tego mnóstwo, ale jeśli moja dusza, jeśli ja sam osobiście nie jestem pojednany z Bogiem, jestem największym bankrutem i daję się po prostu wystawić do wiatru przeciwnikowi, który zwrócił moją uwagę na rzeczy tego świata, na rzeczy materialne, a straciłem z oczu to, co jest najistotniejsze, wieczne, co trwa na wieki. Cóż pomoże człowiekowi? Ale z drugiej strony istnieje niebezpieczeństwo dla tych, którzy oddali życie Bogu, dla tych, którzy stali się uczniami Chrystusa. A nie mogę być Jego uczniem, jeśli nie naśladuję mojego mistrza, jeśli nie zapieram się samego siebie, jeśli nie biorę swojego krzyża, nie mogę być Jego uczniem. Ale jeśli to robię, to drodzy, też muszę uważać, aby przeciwnikowi nie udało się znowu odwrócić mojego wzroku, mojej uwagi od tego, co wieczne, co jest istotne, co dotyczy Królestwa Bożego. Bo pamiętacie, Pan Jezus ostrzegał w tej przypowieści o czworakiej roli. Mówi, jest taka gleba, jest to ten trzeci rodzaj gleby, którzy przyjęli, uwierzyli, ale ułuda bogactwa, troska o byt, rzeczy tego świata, jak chwasty wyrosły w życiu tego, który przestał czuwać i zaduszają słowo i przestaje wydawać owoc i może utracić to, co ma w Chrystusie Jezusie. Odwrócili swój wzrok od Jezusa, odwrócili swój wzrok od Królestwa, na rzeczy tego świata. I człowiek Boży może zacząć ponosić szkodę na swojej własnej duszy. Zamiast kwitnąć, zamiast wzrastać, zamiast być pełnym tego życia od Boga, duchowego życia i mocy, zaczynamy więdnąć, słabnąć. Nie mamy siły, aby pokonywać kolejne wyzwania i kolejne przeszkody. Jeżeli jestem uczniem Chrystusa, i jeżeli Jego Królestwo jest na pierwszym miejscu w moim życiu, to
to wartości królestwa muszą, powinny automatycznie być na pierwszym miejscu w moim życiu. Żyjemy w bardzo trudnych czasach. I dotyczy to każdego z nas, młodego i starszego. Komórki zawładają człowiekiem, internet zawłada człowiekiem. I to jest zdumiewające, że otwierasz komórkę, wchodzisz na wiadomości i mija godzina i dwie. I nie wiesz, kiedy to minęło. I mamy na to czas. Ale pytanie jest, czy to są wartości Bożego Królestwa? Czy to jest to, o co Bogu chodzi? Bo ja myślę, jedna rzecz, nie musisz nawet oglądać, nie musimy nawet oglądać rzeczy zdrożnych, nieprzyzwoitych. Ale ten natłok informacji zaczyna w nas gdzieś tam być, w naszych umysłach. A później nie mamy czasu na inne rzeczy, które są tak istotne, tak ważne, tak o wielkim znaczeniu w Bożym Królestwie, czego nic nie jest w stanie zastąpić. W czwartek tutaj Piotr, brat Piotr usługiwał na temat jedności, jak ona jest ważna w Kościele. Ale ja dzisiaj chcę skoncentrować naszą uwagę na przypomnieniu, na wezwaniu, na zachęcie. Coś musimy zrobić, bracia i siostry. Jest taka pieśń 416 ze śpiewników Pielgrzyma, przyjacielem naszym Jezus. Jak wspaniały, wierny On. I tam jest taki fragment, gdy modlitwę zaniedbamy. O zaniedbanej modlitwie. Wiecie, jeżeli dorastamy duchowo, jeżeli w nas jest progres, rozwój duchowy, chcę ci powiedzieć, to ten progres duchowy będzie między innymi objawiał się tym, że będziesz miał swój czas z Bogiem w ciągu dnia, w modlitwie i słowie. Bo nie będziemy w stanie rosnąć duchowo, nie będziemy w stanie... Wiecie, napełniamy się różnego rodzaju wiadomościami i wypłukujemy nasz umysł ze Słowa Bożego. No bo wlewam jedno, a drugie, na drugie już nie ma miejsca i czasu. Ale Bóg chce, żebyśmy byli myśli Chrystusowej, myśli Bożej, żebym wiedział, co Bóg myśli i sądzi w różnych sytuacjach naszego życia. I to już nie od Boga zależy. Bóg nas wzywa. Bóg nas zachęca. Bóg nas napomina. Ale to przecież ty i ja decyduję, czy będę szukał Boga, czy radość będzie mi sprawiało to, że będę zostawiał wszystko i będę miał swój czas z Bogiem. Aby Bóg do mnie, bo jestem Jego dzieckiem, bo potrzebuję słyszeć Jego głos dla mojego życia. Jak Bóg ma coś przekazać nam, jeżeli my w ogóle do Niego nie przychodzimy i nie nasłuchujemy, co On chce nam powiedzieć? Co On chce zrobić z Twoim i z moim życiem? Bo przecież jeżeli oddałem Mu moje życie... A teraz mówię, Panie Boże, fajnie, że mnie zbawiłeś. Ale ja mam teraz swoje życie, swoje sprawy. A Ty jesteś takim dodatkiem do mojego życia. Taką polisą ubezpieczeniową w moim życiu. Może tak być? Myślę, że może tak być. Drodzy, dwa przykłady. Biznesmena i pastora. Jeden z pastorów, kiedy zamykał się w swoim biurze, aby się modlić, trwał w tej modlitwie, nie wiem, on miał zwyczaj chyba dwugodzinnej modlitwy. Kiedy dzwonił telefon, kiedy ktoś dzwonił do niego i żona na początku przychodziła, mówi, dzwoni do ciebie ten i ten. To jest ważna osoba, dzwoni do ciebie ten i ten. I on w końcu zrozumiał, że ktoś chce
przeszkodzić jego społeczności z Bogiem. A on przecież w modlitwie jest na audiencji u najważniejszej osoby we wszechświecie. I mówi tak, za każdym razem, kiedy będzie telefon, odpowiedz, że jestem na spotkaniu. Prawda? Odpowiedz, że jestem na spotkaniu. Oto jestem wyciszony, jestem, aby szukać Boga, bo jako pastor, jako duchowny, ja muszę wiedzieć, co Bóg chce czynić, ja muszę być napełniony Jego obecnością, aby zbór był błogosławiony, aby ludzie byli błogosławieni. Ale my wszyscy jesteśmy kapłanami Boga. My wszyscy, i Bóg oczekuje, że wszyscy będziemy zjawiać się przed Jego obliczem, nie okazjonalnie, nie wtedy, kiedy problemy się już tak spiętrzyły, no, że najwyższy czas zawołać czy wykręcić 912 do Boga. Ale Bóg chce mieć z nami społeczność. Modlitwa jest społecznością, jest powinna, nie zawsze tak jest, bo przecież jesteśmy w ciele. Czasami to jest trud, to jest wysiłek, aby się zmobilizować do modlitwy. A czasami płyniemy w modlitwie. I mija godzina i nie wiesz, kiedy ona minęła. Oczywiście każdy musi mieć taką, powinien mieć, bo co ja mogę powiedzieć musi? Bóg też mówi, zrób to i tamto, a i tak robimy tak, jak uważamy. Bardzo często nie słuchamy tego, co Bóg mówi. A jeśli czasami coś mówi, to próbujemy pewne korekty wprowadzić do tego, co Bóg do nas mówi. Tacy jesteśmy. Uczymy się, wzrastamy. To na tym właśnie polega uświęcenie, że pozwalamy Bogu, Słowu Bożemu, obecności Bożej zmieniać nas. Dobrze, jeżeli te zmiany są, że następują. Ile zaniedbam, kiedy nie będę w obecności mojego Ojca? Ile zbór straci, kiedy nie będę w obecności mojego Ojca? I mówię tu o nas wszystkich, bo każdy z nas buduje Kościół. Każda modlitwa wypowiedziana buduje Kościół. Każda modlitwa w komorze buduje Kościół. Każda modlitwa przynoszona do Boga daje wsparcie i zachętę, ale muszę wam powiedzieć, to jest utrata własnego życia. Coś za coś. Bo ja mógłbym w tym czasie robić wiele innych pożytecznych rzeczy, na przykład koło swojego domu. Ja w innym czasie mógłbym robić, pojechać sobie i poleżeć gdzieś tam na leżaku nad Wisłą. Mógłbym, nie mówię, że nie mogę, ale rozumiecie, musi być czas na to, co najważniejsze, a później na to drugie. Ile tracę? I to był pastor, przykład pastora. I przypomina mi się, akurat te dwie osoby mi się przypomniały teraz. Druga osoba, biznesmen. Człowiek, który ma firmę, zapracowany człowiek. Jeżeli ktoś ma swój biznes, jest jeszcze bardziej zapracowany, bo przecież no, musi to wszystko ogarniać, pilnować i tak dalej. Chrześcijanin. I on mówi, za każdym razem, każdego dnia, kiedy wchodzę do biura, o tej godzinie zamykam drzwi, nie ma mnie dla nikogo, klękam przy moim biurku. On akurat miał taki zwyczaj. I się modlę. Boże, bez Ciebie nie dam rady. Pobłogosław mi. Pobłogosław moją pracę. Pobłogosław ludzi. Boże, poprowadź nas dzisiaj. To nas uczy, że Ty i ja w każdej sytuacji, gdzie jesteśmy, bez względu na to, co robimy, jako Boże dziecko, jako królewskie kapłaństwo, Ty i ja chcę mieć relacje, ja chcę mieć społeczność z moim Ojcem. Modlitwa jest kluczowa. Modlitwa indywidualna i modlitwa Kościoła jest kluczowa. Drodzy, kiedy jest modlitwa,
Powtórzę to jeszcze raz, poprzednio gdzieś tam kiedyś mówiłem. Kiedy jest ogłaszana modlitwa, choćby o tej 18, kiedy jest ogłaszany jeden dzień w miesiącu modlitwy, jeśli będzie połączony z postem, super, bo wtedy mówimy tak, mnie zależy na Bogu, ja chcę moje ciało trochę zdyscyplinować. Nie, aby Jego pragnienia wzięły górę w moim życiu, ale chcę szukać Boga, chcę się zbliżać do Boga, a więc będę to, łączę to także z postem. A jeżeli nie, w każdym razie modlę się i tam będę, bo Kościół się modli, bo toczy duchową walkę, toczy duchowy bój. Czytam na temat przebudzeń duchowych. Taka niegruba książeczka. Ale czytam o chyba, dotyczyło to przebudzenia w Anglii w XVIII wieku bodajże. I byłem zdumiony. Ja wiem, dzisiaj życie, ja to wszystko rozumiem, życie wygląda inaczej. Ja wiem. 50 mil, niektórzy 60 mil szli na miejsce, gdzie było głoszone słowo. W jedną stronę. 50 mil to jest 80 kilometrów. Żeby słuchać kaznodziei, słuchać Bożego Słowa. Był tak wielki głód Boga i Bożego Słowa. Oczywiście, że zanim do tego doszło, ktoś się modlił. A Bóg w swojej łasce zesłał coś ponadnaturalnego, takie przebudzenie, takie poruszenie, taki głód, takie pragnienie, że ludzie szli. A muszę wam powiedzieć, że jak piszą ci, którzy opisują historię, zastanawiam się, że to jest XVIII wiek Anglia, koniec XVIII wieku, czy początek, przepraszam, pierwsza połowa XVIII wieku. My mówimy, dzisiaj jest zepsucie, tak ogromne zepsucie, taka niemoralność. Ale wtedy była, niektórzy mówią, jeszcze gorsza, nieporównywalna. Ta nieczystość, przekleństwa, niemoralność, wyuzdanie wylewało się wszędzie w miastach i wioskach Wielkiej Brytanii. Ale ktoś zaczął się modlić. I ktoś nie pogodził się z tą sytuacją. I ktoś zaczął wołać. Czy Bóg może zmienić takie sytuacje? Czy Słowo Boże nie mówi o tym, że tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam już nie ma nadziei? Czy tak jest napisane? Tam, gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska. Tam łaska obfitowała. Musimy budować, mieć tą świadomość, drodzy, Twojej, mojej, naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Kościół ma odpowiedzialność. Nie tylko za siebie, nie tylko za swoje domy, ale za ludzi wokół nas. Ktoś musi się tym przejąć. Jeszcze powiem inny przykład kolejnego pastora kaznodziei świętej pamięci Dawida Wilkersona, przypomnę. On miał problemy z oglądaniem, jeśli tak mogę powiedzieć, łatwo się tak kimś zastawić, nie? Taki wielki mąż Boży, ale on o tym pisał w książkach. Mówi, siedziałem wieczorami, zmęczony, po służbie, włączałem telewizor. 2 godziny, to tak. No przecież byłem zmęczony. Ja się nie dziwię. Był zmęczony. Ja nie mówię, że nie można oglądać. Ale znowu zobaczmy, co się dzieje w naszym życiu, co jest ważniejsze, co zabiera nam więcej czasu i uwagi, czym ja się karmię, czym napełniam moje serce i umysł i kiedy mam stanąć w zgromadzeniu, jestem kapłanem Boga. Albo jestem napełniony chwałą,
słowem, zwycięstwem, błogosławieństwem, które w ciągu tygodnia odbierałem, przeżywałem z Bogiem i to wylewa się ze mnie w zgromadzeniu, albo jest zupełnie odwrotnie. Ale to jest odpowiedzialność. To jest odpowiedzialność za Kościół. Bóg mnie przydał do Kościoła, abym nie tylko brał z rzeczy duchowych, ale dawał, bo wszyscy jesteśmy połączeni bezpośrednio z głową, z Chrystusem, wszyscy. Wiecie, w pewnym momencie nie wiedział, jak sobie z tym telewizorem poradzić, tak powołuje się na jego świadectwo, rozstrzelał ten telewizor. I zaczął się modlić. Te 2 godziny wieczorem zaczął poświęcać modlitwie. Oto nareszcie Bóg mógł w końcu mieć jakąś możliwość coś do niego powiedzieć więcej niż mówił. Zaczął się modlić. Wiecie, nie wiem, jak długo to trwało, ale systematycznie tego pilnował. Ty możesz mieć swoje 30 minut. Ale zobaczysz, jak będzie to wielkim błogosławieństwem dla twojego duchowego życia. Jak Bóg będzie działał i dotykał ciebie, przemieniał i nagle coś zaczniesz widzieć więcej i słyszeć więcej, co Bóg chciałby zrobić w twoim życiu i przez twoje życie, ale nie może ci o tym powiedzieć. I on mówi, kiedy tak trwał w modlitwach, i tak spacerował po swoim pokoju, bo miał zwyczaj chodzenia, mówienia, rozmawiania, modlenia się, podnoszenia rąk, chwalenia Boga. I na tego biurku leżał tygodnik Time. I na okładce, takimi chyba dużymi literami, coś o morderstwie młodocianych, tym, co ostatnio się wydarzyło. I się modli i tak patrzy, i zaczyna go toczyć, ale mówi, nie, ja teraz się modlę. Ale wyraźnie słyszy, Pan mówi, zerknij, popatrz tam. Dlatego, że się modlił. Bóg mógł do niego przemówić. To zmieniło całkowicie jego życie i służbę. Był pastorem wiejskiego zboru. Ale kiedy się modlił, to Bóg zaczął do niego mówić. I Bóg zaczął mu pokazywać rzeczy, których nigdy by nie zobaczył i służbę, której nigdy by nie widział. I Bóg do niego mówi, zajmij się tymi chłopcami. Jedź tam na rozprawę sądową, ja cię tam posyłam. Pomóż tym ludziom. Panie, mordercom? Jedź tam. Od tego wydarzenia rozpoczęła się służba Teen Challenge. Praca wśród nastoletnich narkomanów, narkomanek. Myślę, 1000 młodych ludzi zostało wyrwanych z mocy diabła, z grzechu, z piekła, tylko dlatego, że ktoś zaczął się modlić, zaczął słuchać tego, co Bóg chciał mu pokazać. Mary Bott pojechała do Indii pełna nadziei. Misjonarka miała na sercu głosić Ewangelię tam w Indiach. Ale po 5 latach pojechała na urlop z myślą, że już do Indii nie wróci. Podczas urlopu Pan do niej przemówił, że ma wrócić z tą różnicą, że od tej pory najważniejsza dla niej będzie modlitwa, a później praca, służba. Praca przygotowana, wybojowana w modlitwie. Napisała później wiersz. Bóg mnie powołał, abym pracowała dla Niego, aby zdobywać dusze dla nieba. Gdy upływał czas, widziałam potrzebę, gęsta ciemność wszędzie, więc modlitwę zastąpiła moją wytężoną pracą. Walczyłam zdecydowanie i z uporem. Często zadając pytanie, co daje ta męcząca walka dzień po dniu? Zawiodłam w zdobywaniu dusz.
On mnie dalej trzymał i szłam dalej. On mnie zatrzymał w moich własnych wysiłkach i pokazał, że mój cel nie przynosił owocu. Uklękłam w modlitwie agonii, kiedy wołałam, wysłuchał mnie. Odwrócił się do mnie, wziął obie moje ręce w swoje i powiedział: zobaczysz wielkie zwycięstwa. Poznaj tajemnicę, że bez względu na to, co i gdzie będziesz robić, to podstawową pracą jest modlitwa, głęboka, prawdziwa modlitwa. Drodzy, Bóg przykłada większą wartość do modlitwy i społeczności z sobą niż do naszej służby. Nasza służba powinna wynikać z modlitwy, z przebywania w obecności Pana. Wszelka służba. Zanim cokolwiek zrobię, powinienem być przed Jego obliczem, aby On mnie pobłogosławił, aby On mnie namaścił. Inaczej mówiąc, muszę usłyszeć niebo dla siebie, muszę odebrać słowo dla siebie, a później muszę odebrać słowo, aby usługiwać innym. I nie mówię o kaznodziei. Bo jesteśmy królewskim kapłaństwem. Bo służymy żywemu Bogu. A kapłan to jest ktoś, kto stoi między, to jest kapłan, znaczy most, to jest ktoś, kto stoi pomiędzy Bogiem a drugim człowiekiem. W jaki sposób stoimy? W modlitwie i świadectwie. A żeby to świadectwo było błogosławione, ja muszę wymodlić to, wyprosić to. Drodzy, nie zawsze jest tak, jak się modlimy. Fakt. Czasami Bóg ma zupełnie inny cel. Ale czy te 81 dni modlitwy, czy to był zmarnowany czas? Czy te modlitwy zanoszone były zmarnowane? Drodzy, ja myślę w tym wszystkim, co Agnieszka przeżywała. Te modlitwy podtrzymywały ją w nadziei, w wierze, w ufności ku Bogu. Dały jej siłę, aby przetrwać to wszystko i wytrwać w wierze do końca. Ale ta modlitwa zrobiła jeszcze coś więcej. Ona wzmocniła duchowe mięśnie tych, którzy brali udział w tych modlitwach. Ona jednoczyła zbór i Kościół i nagle zbór pokazał, jesteśmy gotowi poświęcić siebie. Zostawić wszystko inne. Nasze ważne sprawy. Musimy iść przed oblicze Boga, bo są ważniejsze. Szymonie, Szymonie, prosiłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara, a ty, gdy się kiedyś nawrócisz, utwierdzaj braci swoich. Wiecie, kiedy Jezus to powiedział? Szymon mówi: Panie, życie za ciebie położę. A Pan Jezus mówi: Piotrze, trzykroć się nie zaprzesz. Dlaczego Jezus to wiedział? Tylko dlatego, że przecież był Bogiem? A może to było jeszcze coś, będąc człowiekiem, który się modlił, Ojciec mu pokazał to wszystko. Jakkolwiek. Jezus wiedział, że muszę się modlić o Piotra, inaczej jest po Piotrze. I nikt o tym nie wiedział. Dopiero później Pan Jezus przekazał to Piotrowi. Piotrze, ja się modliłem za tobą, aby nie ustała twoja wiara. Bo przecież, wiecie, kiedy Piotr zrobił to, co zrobił, zaparł się Jezusa. Diabeł przyszedł z oskarżeniem i mówił Piotrowi: nie masz dla ciebie łaski, nie ma nadziei. Wyparłeś się Jezusa, wyparłeś się Zbawiciela. Jestem przekonany, że Piotr był tak obciążony, był pod takim atakiem oskarżenia i z drugiej strony te oskarżenia przecież miały podstawę. Ale dzięki Bogu, że żyjemy pod łaską, bracia i siostry.
że kiedy się upamiętamy, kiedy grzech jest wyznany, kiedy przychodzimy i wyznajemy i prosimy o łaskę, przez krew Jezusa jest oczyszczenie i przebaczenie. To dlatego przecież od samego początku Jezus mówi pod Piotra do niewiast: idźcie, powiedzcie Piotrowi i pozostałym. To dlatego go pyta nad brzegiem: Piotrze, czy ty mnie miłujesz? Aby Piotr mógł uwierzyć w sercu, bo ja sądzę, że na początku był niezdolny do uwierzenia, że jeszcze może być z Jezusem. Baczcie na siebie, aby ów dzień was nie zaskoczył. Czuwajcie więc, modląc się cały czas, abyście mogli ujść przed tym wszystkim, co nastanie, i stanąć przed Synem Człowieczym. Teraz jest czas. Dzisiaj, jeśli Bóg da nam dożyć jutra, jutro znowu jest kolejny czas. Teraz jest czas szukania Pana. Teraz jest czas wzywania Jego imienia. Teraz jest czas pytania o Jego wolę dla mojego życia. Bo jestem przekonany, że Bóg chciałby nam wiele, wiele dobrych rzeczy powiedzieć. Bóg chciałby wziąć ciebie i mnie za rękę i poprowadzić. Chciał, żebyśmy usłyszeli ten cichy głos z tyłu gdzieś: oto ja jestem z tobą i prowadzę cię tu i tu. Nie bój się. On chciałby nam pokazać to, co chciałby uczynić, ale nie może przekazać bardzo często, bo nie uczestniczymy w Jego radzie, jak mówi prorok. Nie siadamy u Jego stóp. Apostołowie w pewnym momencie powiedzieli do Kościoła: my zaś będziemy pilnować modlitwy i służby słowa. Musimy być na tym skoncentrowani. Wiecie, kiedy patrzymy na Kościół, pierwszy Kościół w Dziejach Apostolskich, w czym oni trwali, bracia i siostry? Pamiętacie, w czym trwał pierwszy zbór zrodzony w ogniu Ducha Świętego? Tam były cztery rzeczy. Koinonia, wspólnota, tam była wieczerza pańska, tam było zwiastowane słowo i była modlitwa. I była modlitwa. John Wesley powiedział tak: Bóg nie robi na świecie nic za wyjątkiem odpowiedzi na modlitwę wierzących. Jan Calvin, obaj wielcy Boży słudzy: kiedy Bóg widzi nas próżnymi i milczącymi, nie jest aktywny. Gdy mój lud, mówi Słowo Boże, się ukorzy i zaczną się modlić, i odwrócą się i zostawią wszystko to, co jest złe. To jest druga księga Kronik, 7 rozdział. To ja wysłucham, to ja odpowiem. Drodzy, Izrael był w sytuacji co najmniej dwukrotnie, kiedy Bóg chciał ten naród wytracić zupełnie. Dwukrotnie. Raz przy górze Synaj, kiedy Mojżesz jest w poście, powiem, w modlitwie, na górze Synaj jest w obecności Bożej, 40 dni nic nie je i nie pije, jest Bożej obecności. Rozmawia z Bogiem. Bóg mu przekazuje niesamowite rzeczy. Jak przybytek ma być zbudowany. Bóg daje mu prawo. Popatrzcie, co się dzieje, kiedy on tam jest 40 dni i rozmawia z Bogiem, a ci pod górą się nudzą. Rozprzężenie totalne. I w końcu powiedzieli do Arona: zrób dla nas cielca. Bo nie wiemy, co z tym Mojżeszem się stało. Drodzy, i wiemy, jak to się skończyło. Dobra zabawa była na dole. Pytanie jest, gdzie ja jestem?
w którym miejscu jestem? Czy w rzeczach Boga, Ojca, Królestwa Bożego? Czy ja w tym jestem? Pamiętacie, co Jezus powiedział? Ja muszę być w sprawach mojego Ojca. Czy ja jestem w sprawach mojego Ojca? Ja mówię do każdego z nas, do siebie. Chciałbym... Ja nic nie mogę. Chciałbym, żebyśmy byli pobudzeni i coś zaczęli zmieniać w tej kwestii. Więcej niż do tej pory. I wtedy Bóg mówi do Mojżesza tak. Szybko odstąpili. Wytracę ich, a z ciebie zrobię lud. Nowy lud. I Mojżesz modli się modlitwą, którą tylko apostoł Paweł był zdolny jeszcze się pomodlić. Po pierwsze się wstawia. Wstawia się. Nie rób tego. Boże, nie rób tego. I później mówi tak, jeżeli tak chcesz zrobić, wymasz mnie z księgi życia. Dosłownie z woju, który zapisałeś. Popatrzcie, co za determinacja człowieka, który staje w wyłomie pomiędzy sądem i pomiędzy Bogiem Sprawiedliwym i staje, aby Bóg okazał miłosierdzie i łaskę. Ale znalazł się ktoś, kto stanął w wyłomie, aby wołać do Boga. I taka osoba była potrzebna. I Bóg mówi, na Twoje słowo, na Twoją modlitwę, nie zrobię tego. Oni poniosą konsekwencje, ale nie wytracę tego ludu. Dlaczego o tym mówię? Bo przyszedł paręset lat później, inna sytuacja. Jakbyśmy czytali ten fragment z Ezechiela, 22 rozdział, tam troszeczkę wcześniej, ja go nie będę cytował, nie będę czytał, tam jest opisane tak ogromne zepsucie ludu Bożego, Judejczyków. Tak ogromne zepsucie wszystkich, kapłanów, proroków, ludu, wszystkich. I sąd Boży jest zapowiedziany. Wiecie, co tam Bóg mówi? Szukałem wśród nich męża, który by potrafił wznieść mur i przed moim obliczem stanąć w wyłomie, wstawiając się za krajem, abym go nie zniszczył, lecz nie znalazłem. Dlatego musiałem wylać na nich swój gniew, zniszczyłem ich w ogniu mojej popędliwości i ich postępki zwaliłem im na głowę, mówi Wszechmocny Pan. Na górze Synaj był człowiek. Ale wtedy nie było już nikogo, który by stanął w wyłomie. Ktoś może powiedzieć, czyżby jeden człowiek mógł zmienić sytuację? Z tego wynika, że tak. Nie znalazł się nikt, kto by zaczął wstawiać się za ludem. Jakiś czas temu, parę lat temu, zapytałem jednego, nie lubię słowo Żyd, Izraelity. Izraelita fajnie brzmi. Zapytałem jednego Izraelity. Powiedz mi, nie rozumiem, do tej pory nie rozumiem. Nie potrafię ogarnąć i pojąć Holokaust. I on Żyd, Izraelita. Mówi, nie było nikogo, który by stanął w wyłomie. Ja tylko mówię wam jego refleksję. Nie było nikogo. Drodzy, ludzie wokół nas, tak jak w każdym wieku i pokoleniu, są ignorantami co do spraw Bożych, są zbuntowani, są... Myślą, że ich życie będzie trwało nie wiadomo jak długo. Nie chcą słyszeć
A jeśli nawet próbują coś zrobić w kierunku Boga, w Jego stronę, to na swoich warunkach. Fajnie, jakby Bóg mi przebaczył, ale żeby mógł dalej prowadzić takie życie, jak prowadzę. Ale to nie jest nawrócenie. To nie ma nic wspólnego z nawróceniem. Potrzebne jest głębokie upamiętanie, głęboka świadomość zepsucia w sercu człowieka, aby mogło być upamiętanie. Jak do tego może dojść? Ktoś musi się zacząć modlić. Przyjdź, Panie. Przyjdź, Duchu Święty. Bo jeżeli Duch Święty nie przekona, to kto przekona? Tylko Bóg może w swojej łasce, w swoim miłosierdziu przekonać o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. Ale Kościół musi zacząć się o to modlić. Aby przyszła ta świadomość, nagle to światło, w jakim duchowym niebezpieczeństwie znajduje się człowiek. Ale ktoś musi stanąć w wyłomie. Będę kończył. Czasami są rzeczy, które wydają się, nie ma sensu się modlić. Są ludzie, którzy wyznają taką doktrynę, w cudzysłowie mówię, wszystko się dzieje według woli Boga. Nic bez Jego woli się nie stanie. Jak Bóg chce, uzdrowi. Jak chce, zbawi. Jak nie chce, nie uzdrowi. Nie chce, nie zbawi. Po co mamy się modlić? Wszystko od Niego zależy. Ale kiedy patrzę do Bożego Słowa, choćby te przykłady, które mówiłem, Bóg zaprasza, włącza ciebie i mnie w Jego dzieło. W Jego dzieło. Między innymi przez modlitwę i świadectwo. I to nie jest tak, że On to zrobi. Byłem poruszony, któryś raz czytam Dzieje Apostolskie, tą historię z Piotrem, który jest, wiecie, cztery, czwórki żołnierzy go pilnują, skuty, przykuty do żołnierzy. Troszeczkę w parę dni wcześniej Jakuba, apostoła Jakuba, Herod kazał ściąć. Uwięził w czasie Paschy Przaśników, święta Przaśników, uwięził Piotra, a zbór tak patrzył, co z tego wyniknie. Ja sobie tak myślę, przecież na pewno są te słowa, że na starość ktoś ciebie, kiedy się zestarzejesz, ktoś ciebie poprowadzi. No przecież bracia, my mamy obietnicę. Nie trzeba się modlić o Piotra. Przecież on na starość, jest obietnica, on na starość dopiero będzie związany i poprowadzony tam, gdzie nie będzie chciał. Ale ja czytam w Dziejach Apostolskich coś zupełnie innego. Kiedy on jest w więzieniu, tam dalej jest napisane, a zbór nieustannie się za nim modlił. To jest jakby połączenie obietnicy, woli Ojca, ale ta obietnica musi być przejęta przez Kościół i Kościół staje i mówi, Panie, niech wypełni się obietnica, Panie, zachowaj Piotra. Bo przecież mogliby powiedzieć, po co? Bóg będzie chciał, zachowa. Nie będzie chciał, nie zachowa. Ale to nie jest biblijne spojrzenie. Nie znalazłem człowieka. A modlitwa jest jedną z najważniejszych duchowych spraw w życiu każdego z nas. W naszym osobistym, duchowym rozwoju, ale też w życiu Kościoła, całego Kościoła jako społeczności, jako wspólnoty. I kiedy oni modlili się, sytuacja końcowa pokazuje nam, że oni wcale nie widzieli pozytywnego rozwiązania. Bo gdy Pan posłał anioła,
który uwolnił Piotra, kiedy on później puka tam, gdzie ci zgromadzeni są na modlitwie. Oni nie mogą uwierzyć, że to jest Piotr. Ducha jego, anioła jego widziałaś. To jest niemożliwe. Przecież jutro rano ma być taki pseudosąd, no i będzie po Piotrze. Jakkolwiek nawet mała byłaby wiara, już nawet mniejsza niż to ziarno gorczyczne, jeszcze je możesz zobaczyć. Ale kiedy wydaje się, że już tam nic nie ma, ale gdy się modlimy i wołamy szczerze, z głębi serca, Bóg to widzi. I Bóg daje i zaczyna czynić cuda, bo Kościół się modli, bo dziecko Boże się modli. Powstańmy, drodzy. Powstańmy. Chcemy siebie zachęcać. Ile łask. Ile straciłem tu przez to, że zamiast, wiecie, wielokrotnie taką mam, gdzieś tam odczuwałem pragnienie, idź się módl, weź Biblię, otwórz. Mówiłem sobie, za chwilę, jeszcze to, jeszcze tamto, za chwilę. I straciłem godzinę czy dwie zupełnie na coś jałowego. I to pragnienie gdzieś odeszło. Jesteśmy Bożym ludem, amen. Królewskie kapłaństwo. Duch Boży, Duch Święty jest w nas. On nas chce zachęcić do tych Bożych dzieł. I Bóg chce dzielić się razem, podzielił się z nami zadaniem, które ma do wykonania. Potrzebuje każdego z nas. Jeśli żyjesz z Bogiem, będziesz się modlił, będziesz poznawał Boże Słowo, będziesz szukał Boga, będziesz płakał i wołał, Boże, chcę więcej, więcej Ciebie poznać. To jest ten duchowy wzrost. Jeśli tego nie masz, pokutuj i proś, Panie, pomóż mi, ja chcę się zbliżyć do Ciebie. Zbór nieustannie się modlił. Mam taką nadzieję, że Bóg chce nas użyć, że Bóg chce nas błogosławić więcej, więcej niż w ogóle nawet myślimy. Oto się modlę, tego pragnę, bo Bóg się nie zmienił. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś, na wieki ten sam. Jego ręka nie jest krótka. On jest pełen mocy. Pytanie jest, czy nam zależy. Panie, dziękujemy Ci, że jesteś tutaj. Tak bardzo Cię potrzebujemy. Tak bardzo pragniemy Ciebie więcej, więcej, Boże. Pomóż nam zdyscyplinować samych siebie. Pomóż nam, Boże Wszechmogący, na pierwszym miejscu stawiać przebywanie w Twojej obecności, szukanie Twojego oblicza, pytanie się o Twoje drogi, o Twoją wolę. Panie, bo przecież Twoje słowo mówi, że już nie żyjemy dla siebie i nie dla siebie umieramy. Boże, błogosław nas, błogosław zbór, błogosław nas, jak tutaj jesteśmy, tych, którzy nie mogli dzisiaj przybyć. Boże, modlę się o ogień Twojego nawiedzenia, poruszenia i przebudzenia w naszych sercach, łącznie z moim, na pierwszym miejscu z moim. Panie, gdyż Ty jesteś Bogiem, który się nie zmienia. Wielbię Cię i wywyższam Cię. Nie mogę, Panie, zaakceptować tego, że ludzie nie przychodzą do Ciebie, że nie mają świadomości, potrzeby, pokuty. Ale modlimy się, Boże, daj nam łaskę i wylej łaskę na naszą miejscowość tutaj.
Daj, abyśmy zaczęli wołać. Wołać z głębi serc. Boże, w imieniu Jezusa, włóż to w nasze serca. Pomóż nam, Panie. Przyjdź, Duchu Święty. Panie, abyśmy byli gotowi wiele rzeczy zostawić, aby się modlić. Tobie niech będzie chwała.